Ahoj, szczury lądowe! Dzisiaj do portu zawitały pierwsze wrażenia z Maelstromu, czyli Battle Royale ze statkami. Ale Peprix, kolejny Battle Royale? To na pewno jakieś gówno! I właśnie dlatego postanowiłem przekonać się, czy mamy do czynienia ze śmierdzącą kupą, czy diamentem ukrytym w fekaliach niechcianego gatunku. I już wam mogę zdradzić, że prawda leży gdzieś po środku. Zapraszam zatem do oglądania! Maelstrom zadebiutował ponad rok temu w płatnym Early Accessie. Patrząc po statystykach na Steamie, grze nie wiodło się najlepiej. Deweloperzy zamiast jednak zwinąć żagle, postanowili spróbować złapać świeży wiatr, co znaczy tyle, że Maelstrom przeszedł do darmowej otwartej bety. Możecie zatem bez przeszkód osobiście sprawdzić, czy Battle Royale ze statkami ma rację bytu. Ja przyznam szczerze, że moje pierwsze pół godziny z grą były tragiczne. Całość wydawała się zwyczajnie średnia. Dałem jednak tej produkcji szansę i oto jestem. Po 5 godzinach z Maelstrom mogę wam powiedzieć, że to całkiem niezła gra. Jest zwyczajnie niedoszlifowana, cierpi na brak reklamy oraz chorobę zwaną Battle Royale. Wierzcie mi na słowo, to rzecz gorsza niż szkorbut, bowiem nie wystarczy zaopatrzyć się w witaminę C i po sprawie. Battle Royale w świadomości graczy, czyli naszej, jawi się jako coś strasznego, czemu nie warto poświęcać uwagi. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę takie Fortnite, prawda? Z tego powodu całkiem ciekawe projekty obrywają zwyczajnie rykoszetem. Tak właśnie jest w przypadku Maelstrom, którego powód niskiego zainteresowania właśnie upatrują w niechęci do Battle Royale. Sama produkcja z tym gatunkiem ma w zasadzie nie tak dużo wspólnego. Jasne, mamy zmniejszającą się strefę, ale nie mamy możliwości wyboru, gdzie wodujemy, czy podczas swoich wojaży nie zdobywamy lepszego sprzętu, a jedynie buffy oraz walutę. W efekcie wydaje mi się, że deweloperzy sami siebie wkopali, nazywając Maelstrom Battle Royalem. Próbowali wybić się na fali popularności gatunku, a ostatecznie zostali przez nią pochłonięci. Nie znaczy to jednak, że sama gra jest zła. Do dyspozycji mamy 3 frakcje: orków, krasnoludy oraz ludzi. Każda nacja oferuje po 3 statki. Każdy z nich należy do innej kategorii, która określa jego funkcję na wzburzonych wodach. Mamy zatem szybkie fregaty, zbalansowane okręty oraz potężne, ale powolne okręty wojenne. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, po której stronie gracie. Wszystkie statki można odblokować, a do tego podział na frakcje jest jedynie umowny. Służy bardziej określeniu specyfiki danego statku. Na ten przykład, orkowie, których łajby ciągnięte są przez rekiny, specjalizują się w taranowaniu oraz abordażach. Krasnoludy zaś operują statki parowe, więc nie można uszkodzić im masztu, a do tego są niezwykle dobrze opancerzone. Ludzie z kolei oferują działa miotające kule na daleki dystans oraz sporą zwrotność statków. Jest zatem w czym wybierać. Do tego dochodzą również poziomy. Inwestując w dany statek, odblokowujemy dostęp do większej ilości wzmocnień. Przykładowo, lepsze żagle sprawią, że szybciej się rozpędzimy. Z drugiej strony, wraz z poziomami dostajemy również alternatywy różnych części statku. Ja na przykład mogłem zdecydować, które działa preferuję. Jedne były skuteczniejsze na pancerz przeciwnika, drugie z kolei nadawały się bardziej do atakowania załogi statku. Można zatem budować swoją łajbę pod konkretny build oraz styl gry. Całość urozmaicana jest jeszcze przez załogę oraz kapitana, którzy również dodają swoje bonusy. Jak zatem sami widzicie, Maelstrom nie do końca jest typowym Battle Royalem, bowiem nie zdobywamy tutaj ekwipunku, pływając i walcząc z graczami. Zamiast tego gromadzimy złoto, które po skończonym meczu wydajemy na ulepszenia, nowe statki, awans załogi czy inne elementy, jak na przykład kontrakty na nowych rekrutów. I to wszystko rzeczywiście daje radę. Jak zatem wypada sama rozgrywka? Moim zdaniem dobrze, ale zdecydowanie wymaga czasu. Na pierwszy rzut oka zabawa w Maelstrom jest toporna. Statek jaki jest, każdy widzi. Nie rusza się zbyt dynamicznie, strzela się z niego ciężko, abordaż wymaga wprawy, a wiry na mapie wcale nie pomagają. Wystarczy jednak pograć nieco dłużej, aby odkryć urok gry. No, oraz poczytać wbudowaną Wikipedię, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy. Walki również nie są proste i trzeba przy nich myśleć. Po pierwsze, ważne jest, jaki statek mamy oraz którą frakcją gramy. Określa to bowiem nasze statystyki w postaci zwrotności, szybkości na wodzie, siły dział czy wytrzymałości osłon. W Maelstrom, aby zniszczyć statek, najpierw trzeba przebić się przez jego osłony. Każda strona statku ma swój współczynnik oraz osobną wartość osłon. Warto brać to pod uwagę przy ataku. Uderzamy tam, gdzie uzbrojenie jest najmniej lub koncentrujemy się na jednej stronie. Gdy osłona padnie, wtedy działa zaczną zadawać rzeczywiste obrażenia i szybko będziemy mogli zatopić oponenta. Problem w tym, że takie pływające fortece krasnoludów są niesamowicie odporne i początkowo wydawało mi się, że są zbyt mocne. Gracze na czacie wytłumaczyli mi, że moim szybkim statkiem orków nie powinienem z nimi walczyć w standardowy sposób. Zamiast tego powinienem przestawić działa na używanie kartaczy, które zranią załogę.
Gdy będę wiedział, że załoga przeciwnika jest mocno uszkodzona, wtedy powinienem dokonać abordażu. Abordaż bowiem omija osłony i zadaje obrażenia sercu statku, gdy nie ma na nim załogi. I wiecie co? Zadziałało! Równocześnie nabrałem za dużej pewności siebie i poczułem się jak pan mórz. W końcu mam szybki i zwinny statek oraz opanowałem prądy morskie, które zwiększają naszą prędkość. Swoją drogą to fantastyczna mechanika. Obserwując wodę, widać, w którą stronę płynie oraz gdzie przebiega prąd. Wystarczy płynąć wraz z nim, aby nabrać prędkości. Ale uważajcie, aby nie wpakować się w wir morski, bo wasza przygoda może zakończyć się w całkiem efektowny sposób. Wracając jednak do tematu mojego ego, wydawało mi się, że mój statek rządzi niepodzielnie. Brakowało tylko, abym pomalował go na czerwono, dzięki temu byłby jeszcze szybszy, prawda? No więc przeciwnicy szybko sprowadzili mnie na dno. I to dosłownie. Otóż w Maelstrom każdy ma dostęp do trzech rodzajów kul. Armatnich, doskonałych na pancerz, kartaczy, raniących załogę oraz kul z łańcuchem, które służą uszkadzaniu masztu, a tym samym spowalnieniu statku. Przyznam szczerze, że zaskoczyła mnie ta niepozorna głębia zabawy. Spodziewałem się zręcznościowej strzelanki ze statkami, gdzie będę pływał dookoła i zasypywał rywali gradem kul. W rzeczywistości Maelstrom odkryło przede mną sporo taktycznych możliwości. Nie oznacza to jednak, że gra nie jest bez wad, a największą z nich jest wspomniane przeze mnie właśnie Battle Royale. Tryb ten w zabawie Free for All, w której bierze udział 12 lub 13 graczy, sprawdza się całkiem nieźle. Mapa jest spora, spotykamy na niej słabe, neutralne statki, dzięki którym zdobywamy złoto oraz buffy. Do tego można przyczaić się we mgle i generalnie ma to ręce oraz nogi, a raczej żagle oraz maszt. Problem w tym, że przez niskie zainteresowanie Maelstrom, matchmaking jest tragiczny i często dobierani jesteśmy z weteranami lub z botami. Sprawa wygląda gorzej przy zabawie drużynowej. Bierze w niej udział 5 zespołów po 3 graczy w każdej, czyli łącznie 15 osób. Odnoszą wrażenie, że jest to zdecydowanie za mała liczba graczy jak na taką mapę, co zresztą również można odczuć w trybie dla samotnych wilków morskich. Niemniej, w zabawie drużynowej odczuwa się jeszcze zbyt szybkie tempo zabawy. Rozgrywka potrafi trwać nawet nie 5 minut, więc czasami nie zdążycie dobrze popływać czy rozpalić działa, a już jest koniec zabawy. Moim zdaniem, w przypadku zabawy drużynowej deweloperzy powinni skorzystać z rozwiązań znanych z World of Tanks czy World of Warships. Zamiast wielu małych zespołów, wpuściłbym na otwarte wody duże armady. Powiedzmy, takie 3 drużyny po 5 statków. Moim zdaniem takie rozwiązanie sprawdziłoby się zdecydowanie lepiej. Rozumiem również, że przez ograniczoną pulę graczy i małą popularność Maelstrom, twórcy postawili na branie udziału w meczu jedynie 15 osób. W ten sposób nikt nie będzie narzekał na długi czas oczekiwania. Mam zatem nadzieję, że jeśli gra zyska sławę, na którą zdecydowanie zasługuje, zdecydują się na bitwę na większą skalę. Zwłaszcza, że na mapie obecny jest potwór morski chroniący skarbów. Dziadyga jest niezwykle silna, ma dużo życia, a do tego oferuje całkiem kuszące nagrody. Problem w tym, że walka z nim solo to samobójstwo lub żmudna zabawa w kajtowanie, na którą zwyczajnie nie ma czasu. W końcu to Battle Royale, więc strefa cały czas się zmniejsza, o czym zawsze warto pamiętać. Nawet przy zabawie drużynowej nikt nie chciał ze mną zapolować na stwora. Wszyscy unikali go z daleka, ewentualnie przemykając obok na skróty lub by skraść nieco złota. A szkoda, bowiem tkwi w nim całkiem spory potencjał. Oczami wyobraźni widzę bitwy na 30 statków, podczas których jedna z drużyn postanawia ubić potwora morskiego, zapewniając drużynie wzmocnienie czy chociażby dodatkowe złoto. I nagle Battle Royale zyskuje elementy MOBA. No dobra, szczury lądowe, pora kończy, bo ja tutaj mogę gadać i gadać, a to wy powinniście udać się na Steama i pobrać Maelstrom oraz samemu ocenić grę. Mam przy tym nadzieję, że chociaż trochę udało was się zachęcić do tego tytułu. I poważnie, zanim z góry skreślicie grę z powodu jej gatunku czy jakiś plotek, dajcie jej szansę. Zwłaszcza, że dostępna jest za darmo, więc to najwyżej stracicie godzinę z życia. No, i nie zapomnijcie, aby zostawić łapkę w górę albo w dół, zasubskrybować oraz kliknąć w dzwoneczek. Ten statek bowiem bez waszej pomocy nie popłynie. Zatem do usłyszenia i ahoj!